17, w związku z tym 17 kwietnia, jak trzeba, otwieram sesję, szósta sesja Sejmiku Ziemskiego w prowincji wrocławskiej. Raz, dwa, trzy. I teraz punkt pierwszy właśnie się odbył. Punkt drugi, przedstawienie się uczestników. No, Księstwo Opolskie, Mariusz Szczytyński. Ha, pewnie się dziwicie, Księstwo Opolskie, dlaczego? Tak, myśmy takie coś ustalili. Księstwo Polskie, Krzysztof Niski. Proszę bardzo. No, tak byśmy ustalili. Tak, żeśmy ustalili już dawno temu, Księstwo Polskie jest, także no. Tak, o mężczyznę. Jesteśmy na gościnnych występach. A ja jestem marszałkiem Sejmiku Ziemskiego Prowincji Wrocławskiej, Beata Andrejas. Widzimy, że jest kworum na zasadzie uczestnictwa, bo goście przyjechali z innej prowincji, prowincji opolskiej, która graniczy z prowincją wrocławską. A więc ta sesja się może odbyć, szósta sesja. W hotelu Wieniawa, ulica Gajewicka 130, Wrocław. Kwoli parametrów. I teraz punkt trzeci, to jest ustalenie porządku obrad. Ja proponuję taki porządek obrad. Wolne głosy, debata, obranie nowego marszałka, to się doprowadziło, no bo ten punkt nie jest potrzebny, ponieważ jestem tylko ja z osobą z prowincji wrocławskiej. Lauda, jeżeli jest kworum, więc też nie będzie, bo kworum nie ma, bo powinno to być 10 powiatów w prowincji wrocławskiej. Relacja z sesji Sejmu Walnego. Deputacja na kolejny Sejm Walny. Ustalenie terminu siódmej sesji i zamknięcie obrad. Zgadzacie się panowie na taki porządek obrad? Kupujemy to. Tak? Znaczy ja to kupuję. Zgadzamy się. Tak? Tak. No to dziękuję. Jest jednomyślność. A więc pierwszy punkt w porządku obrad to są wolne głosy. Proszę bardzo. Tak, wolne. Ja tutaj chcę zabrać głos i co ja chcę powiedzieć? No co, od powiedzmy, kiedy to ostatnio byliśmy? W marcu? Półtora miesiąca temu. Co się od tego czasu działo? W takim sejmikowaniu i tak dalej. No, jedne konfederacje przestały istnieć. Na Facebooku tam się tam dyskutują, co niektórzy krytykują i tak dalej. Co tu jeszcze możemy powiedzieć, że no coś tam się zawsze dzieje. Natomiast no, na razie jest to na poziomie jakiejś tam dyskusji, ale widać, że nawet ten taki wielki trend, który był kiedyś Sejmu Walnego, on powoli przygasa. Bo to widać, że to przygasa, to nawet musiało się przepoczwarzyć. Jedno się zamknęło, drugie się otwarło. Tak jak kiedyś jakieś partie polityczne. A więc tak to wygląda w skrócie, to co się tam działo w międzyczasie. Nie? Jedyny taki, moim zdaniem, jedyny taki ruch, powiedzmy, tego sejmikowania, tych sejmów walnych i tak dalej, to był w zeszłym roku. On się skończył w Wiśniczu i praktycznie po tym Wiśniczu, najbardziej kontrowersyjnym, no, wyszło szybło z worka, że różni ludzie mają różne poglądy, no i to się gryzie. No i ponieważ to się gryzło, dlatego po prostu, no, musiało się przepoczwarzyć, czyli jedna konfederacja się zdechła, a druga się narodziła. No, czyli no to tak powiedzmy jak partie polityczne. Jedno zdycha, nie się zamienia, a ludzie zostają ci sami, no, w ten sposób. No to tutaj tak samo, tyle się tam co działo powiedzmy z tego ruchu. Chociaż te spotkania są, uważam, że bardzo dobre. Można coś tam zawsze przedyskutować albo przedyskutować historię, do czego to prowadzi. Ale jeżeli chodzi o taką ogólną sytuację, która się dzieje w Polsce, no to wszyscy czekają na ten rok jak na zbawienie, albo się coś wydarzy. Albo się wydarzy, nie wydarzy. No i pożyjemy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. W tym roku, jak to będzie wyglądać w tym roku. Tak to powiedzmy, a to powiedzmy, no co, ekipy rządzące się między sobą żrą. Natomiast to, co my się spotykamy, to zawsze spotykamy się
jakimś tam chociażby celu sprawozdawczym, żeby omówić to, co się wcześniej działo, teraz się dzieje i tak dalej, nie? No to powiedzmy, praktycznie to byłoby wszystko, gdyby coś jeszcze było, to też się zgłosza do powiedzenia, ale generalnie to trzeba przyznać, że powiedzmy ten ruch sejmowy, jak to było tego, gdzie tak na początku właśnie brałem w tym udział, to było dobre do momentu właśnie tego Wiśnica, gdzie no, trzeba było zastosować jakąś tam selekcję poglądową, nie? Czyli utajnić obrady praktycznie. I tak mniej więcej chyba byłoby wszystko. A ja uważam, że robimy dobrze, że to jest dobry kierunek i powinny zostać tak, jak jest. Pani Beata Andrela dalej powinna się wyjść. Ten głos wolny, no ja w tym głosie wolnym chciałam powiedzieć, że przykre jest, że osoby będące w poprzednim sejmiku ziemskim, nawet te osoby nie przyszły, czyli Wojciech Strąg i pan asesor sejmiku Henryk Swół, bez jakiegokolwiek wytłumaczenia, podania powodów, zgłoszenia swojej nieobecności. No nie ma ich, a byli na szóstej sesji, znaczy na piątej, już limitowanej, a teraz jest szósta sesja i ona odbywa się tylko dzięki gościom z Opolszczyzny, z Księstwa Opolskiego. Natomiast co się dzieje w prowincji wrocławskiej, to jest dla mnie osobiście no, rodzaj sabotażu. Bo ja wyraziłam zgodę na, i to jako punkt tutaj w porządku obrad umieściłam, obranie nowego marszałka. Ja się nie upieram, no, ale jeżeli nie ma chętnych lub nie ma kworum lub w ogóle nikt nie przychodzi, no to jakże to tego dokonać. I w wolnych głosach w takim razie już zagaję co do relacji i deputacji. Osoba, która no, uważała się za marszałka Grodzkiego miasta Wrocław, bo miasto Wrocław ma prawa powiatu, więc ma, jest okręgiem grodzkim, ziemskim, też nie przyszła. Natomiast wiem, że do Rydzyna pojechała ta osoba. No i to jest wielki znak zapytania także. Uważam, że sabotaż tego sejmiku ziemskiego. Co do deputacji, to uważam, za tydzień będzie zwołany sejm walny, tu ja na przykład nie wybieram się na pewno, a więc nie ma się nawet kogo spytać, czy ktoś się wybiera, bo jak się spytać, wirtualnie nie da się prowadzić obrad, wirtualnie nie da się sejmikować. To są moje wnioski z tego rocznego już w sumie działania, bo rok temu, w 2015 roku, ja byłam w pierwszym sejmie walnym moim obecna, mianowicie w Kętach. No i pani zrobiła frekwencję wtedy. Zrobiłam nie tylko na tym, bo byłam aż na czterech sejmach walnych w 2015 roku i na każdym robiłam frekwencję. I czasami w jakimś... My spotkaliśmy się w Konstantynowie na tym sejmie walnym. A wcześniej, przed Konstantynowem, to co pani? Niech pani opowie o sytuacji, kiedy pani zrobiła kworum. No w Czernicy. Był taki sejm walny zwołany przez ówczesnego marszałka sejmu walnego. I ja byłam tą trzecią osobą. Dlatego, dzięki temu, mojemu uczestnictwu, ten sejm walny w ogóle się odbył. W maju w Czernicy. I osobiście nie wyrażam zgody na takie prowadzenie spraw, że ta osoba jest w tej chwili, zrobiła się sama koronnym marszałkiem, to ja tu składam protest tymże właśnie tą wypowiedzią publicznie, że nie wyrażam zgody na coś takiego. A także na podstawy prawne, które tenże marszałek na stronach www.sejmwalny.pl
wyprowadza, ponieważ tej konstytucji kwietniowej, z którą ja tutaj mam w tym egzemplarzu dosyć już takim użytym, bo noszę go ze sobą ponad rok. Tą kopię dostałam od samego księcia Światopełka Zawadzkiego i dla mnie ona jest cenna. A więc nie powołuje się Sejm Walny ten obecnej konfederacji rzekomo zawiązanej legalnie, no moim zdaniem nielegalnie. Sytuacja z mojego punktu widzenia, bo jestem prawnikiem legalistą, wygląda tak, że Konfederacja Niepołomicka dokonała samorozwiązania się, a więc zeszła ze sceny politycznej i jej następca prawny, ja nie widzę podstaw prawnych do sugerowania czy do utrzymywania, że kolejna powołana Konfederacja jest jakimkolwiek następcą prawnym poprzedniej. Moim zdaniem nie. A brak podstawy prawnej Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku, która nadal obowiązuje, no dla mnie zamyka całkowicie właściwie tą sytuację. I tylko mogę od artykułu 31 zaproponować Państwu zapoznanie się na stronach Królewska TV, gdzie też ta relacja będzie. Jest cała Konstytucja, cały ten akt prawny, raptem 81 artykułów, nie jest trudne do przeczytania. Od 31 artykułu w rozdziale 4 jest Sejm opisany, w 5 Senat od artykułu 46, to zaledwie kilka artykułów na ciało, jakim jest Sejm i na ciało, jakim jest Senat. To jest bardzo proste. To jest tyle. Co jeszcze mamy? Jeszcze mamy ustalenie 7 sesji. I ja proponuję 12 czerwca. Kupuję. Tutaj, w tym miejscu. Kupuję. Niedziela. Na pewno przyjedziemy. Przyjedziemy. Tak? No to będziemy robić. Dziękuję, że się posłowie zgadzają. Nawet na datę, ale przyjedziemy i tak. Spokojnie. Przyjedziemy. Siódma sesja odbędzie się tutaj. Jest tym, że zwołana na 12 czerwca 2016 roku o godzinie 11, hotel Wieniawa, znaczy restauracja od 11 do, jak Bóg da, do 13, ale widzimy, że ta jest krótsza. No i tym, jeśli nikt nie chce nic więcej powiedzieć, proszę bardzo. Ja chcę powiedzieć teraz tak, co Wam powiem tak z mojego punktu widzenia. Ja to tak trochę uczęszczę, zauważyliście, że uczęszczam już od, powiedzmy, tego Konstantynowa. No i to jest bardzo ciekawa rzecz, że można tutaj tak. W Konstantynowie się widziało ludzi, dyskutowało, było dobre miejsce i można było wiele rzeczy i ludzi poznać. To było dobre, właśnie, bo to byli z różnych zakątków Polski i to było bardzo dobre, chociażby przedyskutować jakieś pewne problemy. I to nadal jest dobre. Natomiast w tej chwili jest to traktowane tylko jakby po macoszemu, ze względu na to, że ludzie są, no jakby to powiedzieć, przefiltrowani na tym Sejmie Walnym. Oni są przefiltrowani, muszą być jednopoglądowcy. Tutaj nie ma, nie ma tego. Dlaczego tych jednopoglądowców tak usilnie wciskano? Bo szczerze mówię, na przykład w Wiśniczu, to był piękny teren, ja tam jechałem, to jest za Krakowem. Były piękne tereny po prostu, był ten zamek Lubomirskich i tak dalej. W ogóle miejsce tego spotkania. Ale to był widok na zamek. Tak, widok, nie? Ale chodzi o to, że można było poznać dużo ludzi, można było coś po prostu, coś tam załatwić, nie? Tylko ci jednopoglądowcy byli tak potrzebni, ponieważ szło, niestety to tym Sejmem Walnym się sterowało jak samochodem, czyli powiedzmy zmiana biegów i tak dalej. I trzeba było wysterować nie na to, co powinno być elementem naturalnym do takiego wysterowania, choćby przedyskutowanie tej drugiej RP, drugiej Rzeczpospolitej, gdzie nawet żyje prezydent, który taki jest, no i on tam właśnie ostatnio w tym Wiśniczu pewne rzeczy proponował, ale co było najciekawsze, że można było chociażby to podyskutować, a to nie. To trzeba było tak wysterować tym, żeby po prostu na ten temat nie mówić. I w sumie, co ja zauważyłem, najciekawsze z tych wszystkich tam moich tych wycieczek dyskusyjnych, to było to, że ten temat to jest, na ten temat nie wolno mówić. To jest restytucja druga RP. Czyli restytucja, odtworzenie RP. O,
to jest polskie, to jest takie powiedzmy archaiczne na nazwa moim zdaniem. Ale... A jeszcze w Kętach można było mówić na tym sejmie walnym. I to jest najciekawsze. Można było ponieważ, mówić, później też można było mówić. Co my powiemy ciekawego, że na tej królewskiej telewizji zajmują się rzeczami kontrowersyjnymi, a tutaj są czary. Na ten temat jest jakby, jak to się mówi, diabeł ogonem nakrył. Nie, że tutaj cały ten sejwal tak wojował, bo to widać na tamtych filmach, żeby tylko ten temat nie omówić, chociażby nawet dyskutować, to nie chodzi o to, żeby coś tamtego, ale żeby przypadkiem tam parę osób czegoś nie uchwaliło. Na przykład, że mamy konstytucję, która jest gotowcem. To jest gotowiec. Prosta. To jest gotowiec nieznany, ale nie wolno na ten temat mówić. To jest w sumie najciekawsze z tych wszystkich moich wycieczek, czyli Konstantynowi Wieśnicz. To było najciekawsze, że tego na ten temat nie wolno mówić. To jest w ogóle, o, czary mary. To jest moim zdaniem najważniejsze. Najważniejszy temat z tego wszystkiego, że tutaj nie. Pytanie, dlaczego nie wolno mówić? O, i tu się zaczynają schody. To tak powiedzmy, no, mogłem jeszcze dalej mówić, dlaczego i tak dalej, ale ponieważ ten temat uderza w oficjalną propagandę. No tego nie wolno. Widocznie kierujący Sejmem Walnym, on też jest ramieniem tejże propagandy. To wszystko. Mamy co? Nie. Długopis jest. Tak. Czyli zamykam obrady. Raz, dwa, trzy. Dziękujemy. Dziękujemy.